partyzanci, wolni ludzie, idziem szukać zemsty, gdzie nasz wróg. Płyta urodziła się spontanicznie właściwie jako wynik projektu Wilczy Ślad, Piosenki Niezłomnych. Otrzymaliśmy od pani Ewy Szakalickiej śpiewnik z piosenkami partyzantów wileńskich, dedykowany jej przez byłych żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej z Czerwca. Właściwie ta książka posłużyła za dobór repertuaru, tam jest rzeczywiście bogactwo. To jest książka, która została podarowana zresztą nam przez panią Ewę Szakalicką, a jej z kolei podarował autentyczny żołnierz, już nie pamiętam nazwiska, ale Brygad Wileńskich właśnie. Wilczy Ślad to jest tytuł, który już się pojawiał wiele wcześniej. Jest to też tytuł wiersza, przejmującego wiersza Zbigniewa Herberta. Właściwie tytuł chyba jest Wilki tego wiersza, ale on mówi o wilczym śladzie, o tym tropie, który pozostawiony jest na śniegu przez żołnierzy, przez ludzi, którzy się ukrywają.